Bóg zapłać też czcigodnym wiernym, którzy przez minione dni towarzyszyli księdzu w wchodzeniu do sądu. Dwa razy na Młyńską, dzisiaj na Jeżyce. Czy to czynili przez osobisty, fizyczny udział? Bardzo zawsze do docenia z mojej strony, a to, co ja nie docenię, co jak mogę docenić? No podziękuję. Ale Pan Bóg niech to czcigodnym wiernym wynagrodzi, ale też ten udział, jeżeli ktoś nie może być fizycznie, przez zjednoczenie się, przez modlitwę i z tym zmaganiem, w tym kapłan i wierni stajemy. Widać, dzisiejsza jakaś sprawa, w której stawałem, miała jakieś znaczenie, że nie fatygowana pana Gumkowskiego z Warszawy, żeby tu przyjeżdżał, który sprawę wniósł. Sprawa działa się krótko, ale fatygował się sam pan Piotr Żytnicki. Widocznie chciał, czy chce donosić ludziom jakieś ważne rzeczy związane z księdzem Michałem Woźnickim. No to tak, nawet od strony stosowności, mało stosowne jest, że właściwie to można powiedzieć, mało kogo z wiernych to dzisiaj obchodziło. Były dwie panie, jeden pan. A co tam? A co tam, jak tam z księdzem jest? Nie mam takiego wyrzutu, ale od strony zewnętrznej dałoby się taki zarzut skierować. Jak ksiądz chce się zmagać o Kościół, o przywrócenie mszy, niech się ksiądz zmaga. Co to? Nasza to rzecz. Jak wróci, czy przyjdzie, to później tam będziemy mieli odpowiednie słowa, a teraz no to ksiądz stoi, to niech se stoi. W każdym razie pan Żytnicki był gotowy się fatygować. Nawet nam dzień dobry odpowiedział, na nich będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie opluł nas, nie spotwarzył. A już poważny człowiek z taką brodą, już poważną, także. Że oby kto, kiedyś ksiądz nie musiał czcigodnym wiernym wyrzucić. Żeście się mało o sprawę przyświętej starali od strony gorliwości. Nie dlatego, żeby ksiądz nie rozumiał, że w tym życiu jest tak, że rzeczy możemy i chcemy, możemy móc, a nie chcieć, chcieć, a nie móc. Muszą się jakoś poskładać rzeczy. Ale rzecz jest, że kiedy chcemy, to wtedy jakoś sprawy bardzo jasno wyglądają. Bardzo jasno wyglądają. Proszę księdza, bardzo bym chciał, ale nie mogę. Włączam się modlitwą, jestem całym sercem. Do sportowców patrzeć, jak oni to robią. Wiary nie ma, ale jestem z Tobą, trzymamy z Tobą. A tu wychodzą trzy kobiety z kościoła, z kaplicy. Jedna potrafi na drugą czekać, druga dojdzie, we dwie idą, a na trzecią już nie czekają. Wszystkie trzy poznanianki. Od strony wiary to świadectwo jakieś. Z jednej strony pozytywne, znaczy, że nie ma takiej mafii, takiej nieświętej trójcy, która tu już kiedyś istniała, taka mafia papużek, nierozłączek, obrzydliwe. Towarzystwo wzajemnej adoracji, czy kobiety, które nie mają co z czasem robić, se znajdą kaplicę jako miejsce spotkań towarzyskich. Ale nie jest to też świadectwo wiary. Jeżeli tu przyjeżdżacie, przychodzicie i nie stać was, żeby razem wrócić, zaczekać na trzecią osobę, tylko papuszki, nierozłączki się spotkały, idą, a na trzecią nawet nie będą zważać, księdzu rzucą, a tam rozmawia z panią. Patrzę na to, to pożal się, Panie Boże, cóż nas odróżnia, cóż was odróżnia od pogan, od tych, z kim ja tam się w sądzie idę mierzyć. Oni przynajmniej jak diabły w sprawach piekielnych się jednoczą. Bielski, Huczko, studenci, Paulina, teraz jej mąż, pani Paulina.
a tu sprawy Boże, lata przychodzenia, garstka wiernych, pięcioro, sześcioro i potrafią się kobiety między sobą sekować, bo im nie odpowiada jedna. Dlaczego? Bo próbuje mieć inne zdanie, nie jest jak plastelina, która się przylepia. Po ludzku patrząc na to, Panie Boże, jak cierpliwy jesteś. A jednocześnie patrzeć na moją matkę, 89 lat i jest czas w jakiś sposób skończony. Pewien rzeczy się nie zrobi wcześniej, później przychodzi rozum taki, jaki jest. I przychodzi tylko na tym zgodzić. Nic się nie da zrobić po ludzku już. Może przed śmiercią przyjdzie jakieś jeszcze olśnienia. Po prostu. Zajęcie się sobą, swoją wygodą, a reszta nie ma większego znaczenia. Niektórzy zajmują się sobą i swoją wygodą, nie czekając na 89 lat, tylko dużo wcześniej. Także bardzo patrzmy, że w obrębie mszy świętej w Rycie Rzymskim i nauki katolickiej nie następuje takie doświadczanie nas na sposób emocjonalny, czy nie jesteśmy atakowani, czy nie ma wpływu na uczucia jako pierwszoplanowego, co ma miejsce w różnych ruchach. Ktoś był w jakichkolwiek ruchach, to wie, że tam w jeden dzień potrafią do ludzi mieć zażyłość, jak ja w domowym kościele pamiętam, czy to samo tam z oazy, co tam jeszcze było z odnowy w Duchu Świętym, w neokatechumenacie mniej, bo tam okazyjnie byłem, to w neokatechumenacie to w ogóle, to idą na spotkanie i grzechy se gadają. O grzechach kapłana będą rozmawiać, jako równy gość, bo tam ksiądz ma taki grzech. Pani tego nie zna, ja znam jako kapłan. Jak se wierni o grzechach księdza rozpowiadają, że równy jest, tak jak my, chłopy. No, on jest taki jak my.